Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę opowiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie. Drodzy wierni, dzisiejsza Ewangelia przedstawia dwie przypowieści Jezusa, które są wąsko związane z naszym codziennym doświadczeniem. A są to przypowieści o soli i świetle, światłości. Ten fragment Ewangelii, który słyszeliśmy przed chwilą, znajduje się zaraz po fragmencie o błogosławieństwach, poprzez co ewangelista pragnie nakierować nas na to, że sól ziemi i światło świata to właśnie ci, o których mówił w błogosławieństwach, a są to prześladowani, są to rozżaleni, ubodzy. Są to cisi, głodni, spragnieni, pragnący pokoju i wszyscy prześladowani z powodu sprawiedliwości. Sól i światło to metafory, poprzez które Jezus wyraża, jaki musi być Jego uczeń. To są ci, którzy zostawiają ślad na świecie, nadają Mu piękna, którzy oświetlają drogę do Boga i powstrzymują upadek. Poprzez to, co czynią i mówią, innym pokazują samego Boga, aby inni również widzieli i mieli w Nim ufność. Co więcej, wspólnota uczniów Jezusa jest wezwana do tego, by być solą ziemi i światłem świata wśród narodów. Drodzy bracia i siostry, wszyscy wiemy, jaka jest cecha soli. Ona oczyszcza, strzeże przed zepsuciem, nadaje smak pokarmom i wykorzystywana jest również w medycynie. W ten sam sposób Jezus dał smak i sens naszemu życiu. Dlatego być solą oznacza zachować i bronić
planu Bożego wobec stworzenia. Jezus posługuje się wyrażeniem sól ziemi, co można tłumaczyć jako siła, która topi lód, jako siła, która topi zamknięcie i wszelki egoizm. Jezus pragnie, abyśmy i my byli tymi, którzy nawadniają ziemię mocą Bożą i miłością, jak Słowo Boże, które jest twórcze i zdolne do tego, by zmieniać człowieka. Sól nie ma celu sama w sobie. Nie jest tu po to, by zachować siebie. Sól jest tu z powodu swojego działania. Staje się przyprawą dopiero wtedy, gdy się roztopi. Tak jak sól wpływa na pokarm, tak chrześcijanin powinien wpływać na świat. Oni są na świecie, aby świat miał smak dobroci i nadziei. Niewidoczni na świecie, jak sól w pokarmie, ale bez ich obecności wszystko ulega zepsuciu i jest martwe. Dlatego bracia i siostry, uczniowie Jezusa, nie mogą zamykać się w swoim wąskim kręgu tak samo myślących. Nie mogą zamykać się w sobie. Wszyscy zostaliśmy wezwani, aby iść w świat, głosić Ewangelię i chrzcić. Jezus ostrzega nas o niebezpieczeństwie, żebyśmy nie stali się leniwi. Nasza wiara może stać się letnia, a relacja z Panem może stać się powierzchowna, formalna. Jezus powiedział o sobie: ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, nie będzie kroczył w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Dziś, bracia i siostry, kiedy Jezus nie jest już widoczny na świecie, my, chrześcijanie, mamy obowiązek, by uczynić widoczną światłość Jezusa, która oświeca każdego człowieka i prowadzi go do poznania prawdy. Jezus, tak jakby chciał nam powiedzieć, ten świat bez was, uczniów, byłby nędzny, bezsensowny, trwałby w mroku. Jezus chce nas ostrzec, abyśmy byli pożyteczni na tym świecie. Światło nie ma wartości, jeżeli nie świeci. Lampka jest tu dla innych, aby innym dać ciepło i światłość. Uczniowie muszą być rozpoznawalni. Nie mogą kryć siebie przed światem. Oni muszą świecić. To jest część ich misji na świecie, choćby oczekiwały ich prześladowania. Uczniem Chrystusa jest ten, który odpędza ciemność, który zagubionym i daje świadectwo, że Chrystus jest światłością świata. Wysoko w górach w Szwajcarii wybudowano mały kościół dla okolicznych wiosek, które były rozrzucone po sąsiednich górach. Był to mały kościółek alpejski wzniesiony przez mieszkańców, którzy zamieszkiwali te pobliskie wzgórza. Jednej rzeczy ten kościół nie miał. Nie miał oświetlenia. Nie można było od tak przyjść, włączyć światło, oświetlenie. Mimo to, w każdą niedzielę wieczorem, gdy ludzie z pobliskich gór szli na mszę świętą do tego małego kościoła, działo się coś zadziwiającego. Dzwon kościoła dzwonił, wzywając na mszę świętą, i wierni wyruszyli do swego kościoła. Gdy wchodzili do niego, dopiero wtedy kościół był oświetlony od wewnątrz i z zewnątrz. Najprawdopodobniej zgadujecie, co się stało. Ludzie przychodzili ze swoimi lampkami. Gdy wchodzili do kościoła, wierni stawiali swoje lampki
na podstawach, które były do tego przeznaczone. I cały kościół był oświetlony. Gdy mało ludzi przychodziło do kościoła, wtedy światłość była mniejsza, bo mniej lampek, latarni było postawionych. Ale gdy przychodziło dużo ludzi, światłość była wielka i kościół był widoczny z wielkiej odległości. Po mszy świętej ludzie brali swoje lampki i wracali do swoich domów, do swoich wiosek. Dla tych, którzy mogli patrzeć na to wieczorne, niedzielne wydarzenie, było tak, jakby rzeka światłości wylewała się z kościoła na pobliskie wzgórza. Kościół świecił i lśnił jedynie wtedy, gdy ludzie byli w środku. Dla wielu był to znak. Światłość Boża była w wiernych i przy nich. Drodzy bracia i siostry, jak wiele jest ciemności na tym świecie, że nieustannym zadaniem nas, chrześcijan, jest bycie światłem. Zostaliśmy wezwani, by świecić, przeciwstawiając się ciemności tego świata. Czemu służy świeca, jeśli nie jest zapalona? Jaka korzyść z lampki, jeżeli nie ma baterii lub się zużyły? Czasami my, chrześcijanie, przypominamy świece, które nie są zapalone, albo latarką, albo do latarek, których baterie się zużyły. Drodzy bracia i siostry, Jezus powiedział o nas, wiernych, że jesteśmy światłem świata. Nie, że nim być powinniśmy, lecz jesteśmy już światłem świata. Nie nadaremnie zapalana jest świeca podczas chrztu. Poprzez chrzest stajemy się światłem świata i od nas zależy, co uczynimy z tym światłem. Możemy schować je pod korcem albo świecić niczym miasto na górze. Możemy zatrzymać się na tym, że jesteśmy ochrzczeni, wychowani w rodzinie katolickiej, w wierze katolickiej. Mówić, że potrafimy odmówić wierze. A możemy też czynić wszystko, aby nasze światło stawało się coraz mocniejsze. Możemy ukrywać nasze świadectwo pod względami ludzi, albo też możemy się nie bać i dawać świadectwo wiary. Niech na tej naszej drodze chrześcijańskiej towarzyszy nam potężne orędownictwo błogosławionej Dziewicy Maryi, Królowej Pokoju. Amen.